Witam! Dziś w ramach świątecznej zbiórki żywności razem z kolegami i koleżankami z gimnazjum nr 6 zbieramy jedzenie dla potrzebujących. Wydaje mi się, że to świetny sposób spróbowania swoich sił jako wolontariusz i zrobienia czegoś dla potrzebujących. Jak mawiał patron naszego gimnazjum Jan Paweł II, nieważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi. I dziękujemy wszystkim, którzy dadzą coś dla potrzebujących. To nim wierzysz, że nie warto mówić kocham, spróbuj uczynić gest, nim wierzysz, że nic nie warto robić, nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości, nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty wspólnego koła Caritas. Jest bardzo fajnie. Gdyby nie to koło, byśmy jeszcze stali. A dzięki temu możemy pomóc. Prezentujemy szkolne koło Caritas nr 25 publicznego gimnazjum nr 6 w Białej Podlaskiej im. Jana Pawła II. Corocznie uczestniczymy w akcji zbiórki żywności na rzecz tym, którzy mają z różnych przyczyn mniej od nas. Mamy wspaniałą młodzież, która aktualnie uczestniczy w zbiórce 106 wolontariuszy. Celem naszym jest pomagać tym, którzy potrzebują pomocy. Hasłem, mottem naszego koła jest bądź dobry jak chleb. Asystentem kościelnym naszego koła jest ksiądz Wiesław Mućka. Ja jestem opiekunem koła. Te produkty będą składowane w ośrodku Misericordia Caritas w Białej Podlaskiej na terenie Starego Szpitala. Klienci są bardzo hojni i co znamienne, najwięcej składają w sieci sklepów Biedronka. Ogólnie jesteśmy zadowoleni z akcji, a szczególnie z naszej kochanej młodzieży, która jest taką elitą bialskiej młodzieży, ponieważ zawsze chętnie uczestniczą w tych zbiórkach. Pan profesor też nas wspomaga, jest opiekunem zmiany. I na innych zmianach też są opiekunowie. Uważam akcję za udaną, za dar wielkiego serca tych, którzy dają i tych, którzy pięknie dziękują. Powiedzieć to, nim wierzysz, że nie warto mówić kocham, spróbuj uczynić gest, nim wierzysz, że nic nie warto. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości, nic naprawdę nic. Proszę panie Marianie powiedzieć słowo, co pan sądzi o zbiórce żywności pod patronatem Caritasu, o zbiórce żywności i o naszej młodzieży z gimnazjum nr 6 Jana Pawła II. Generalnie uważam, że tego rodzaju działania zasługują na pełną aprobatę i na pokazanie. Młodzież uczy się również czegoś szlachetnego, pomagania innym, pomagania
swoim koleżankom i kolegom, które to osoby znalazły się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. To jest coś, czego powiedziałbym, oczekuje na dzisiejszy świat. Nic nam prawdę nie.